Jak sprawić, żeby cebulki zakwitły wiosną w domowych warunkach? Nie masz własnego ogrodu, a chciałbyś wyhodować kwitnące cebulki w domowych pieleszach? A może zostało Ci kilka cebulek, których zapomniałeś wysadzić do ogrodu? Możesz je wykorzystać do tak zwanego podpędzenia, by wiosną cieszyć się ich widokiem. Żeby to zrobić, musimy stworzyć sztuczną zimę. W tym celu cebulki włożymy do lodówki. Najpierw cebulki wkładamy do papierowego woreczka. W nim cebulki będą mogły oddychać, więc nie dojdzie do ich gnicia. Ciemny woreczek pozwoli utrzymać cebulki w stanie spoczynku zimowego. Po upływie 5-6 tygodni cebule wyciągamy z lodówki. Sprawdzamy ich zdrowie i jędrność. Żywe cebulki powinny być twarde. Z cebul możemy stworzyć dowolną kompozycję, która przyozdobi nasz dom. Pamiętajcie, cebule nie mogą rosnąć lub stać bezpośrednio w wodzie. Woda powinna sięgać poniżej piętki, dlatego na dno pojemnika sypiemy żwirek. Na nim układamy cebulki. Następnie delikatnie obsypujemy ziemią. Cebulki powinny w 1/3 wystawać ponad ziemię. W taki sam sposób wykonuję kompozycję z cebul w innym naczyniu. Kompozycję delikatnie podlewam poprzez zraszanie. Na koniec posypuję cebulki ozdobną korą. Tak przygotowaną kompozycję z cebul tulipanów umieszczam w chłodnym i jasnym pomieszczeniu, które będzie imitować wiosnę. Jak tylko tulipany podrosną, zaczynam je intensywniej podlewać. Możemy je przestawić w cieplejsze, ale niezbyt gorące miejsce. To przyspieszy ich wzrost. Uwaga! Nie należy trzymać kompozycji nad grzejnikiem, ponieważ wtedy szybko przekwitnie. Nasze cebulki możemy jeszcze przyozdobić w dowolny sposób. Ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia. Dookoła tulipanów rozkładam mech. Naturalny i aktualnie bardzo modny dodatek w aranżacji wnętrz. A ponieważ zbliżają się święta, postawiliśmy na drobny świąteczny akcent. Gotowe!